publiczną w Opolu nigdy nie zawodził. Myślę, że to jest najpiękniejsza nagroda. Bardzo Państwu dziękuję. Na pewno to jest dla mnie wielki dzień. 50 lat to ważny moment w życiu każdej kobiety. Zapewne wszystkie kobiety, matki Polki to wiedzą. Może wreszcie chwilę czasu dla siebie? Dziękuję za piękną nagrodę. Dziękuję TVP. Artysta bez granic to coś wyjątkowego. Jeśli Państwu jest mało tej muzyki, to zapraszam na swoje koncerty. Jest jeszcze 5 halowych, fantastycznych, wielkich koncertów, tak jak widzieliście dzisiaj. Jeszcze gramy we Wrocławiu, Rzeszowie, Krakowie, Warszawie. Bądźcie z nami. Ale to, co jest dla mnie najtrudniejsze w 2023 roku i proszę Was, żebyście trzymali za mnie kciuki, to trasa, którą wyruszam i będzie najbardziej trudną trasą, jaką przyjdzie mi przeżyć. Chciałam złożyć hołd pani Ewie Dowalczyk, i wyruszam w trasę Styczkowska-Drewanczyk z jej repertuarem i Royal Symphony Orchestra. Zapraszam.